Hej, dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj ze mną. Ja nazywam się Magda Zając i dzisiaj będziemy ćwiczyć za zdrowy kręgosłup. Mam nadzieję, że tak samo jak my cieszycie się, że widzimy się już na salach, ale jeszcze online, słuchajcie, nie znika, więc korzystamy ze wspólnego czasu, który możemy spędzić tutaj, ja, a wy tam. Ale będziemy, słuchajcie, dalej ćwiczyć, więc nie mamy przeważ, nie masz to tamto. Więc bierzemy się do roboty, włączymy sobie muzyczkę i mam nadzieję, że wszyscy się świetnie czują, są w dobrym nastroju na początek tygodnia i zbieramy endorfiny, żeby cały tydzień przetrwać razem. Dobra, stajemy sobie, przygotujcie sobie troszkę miejsca, matę, coś do picia, co tam macie, ustaw stopy na szerokość bioder, wyciągnij łopatki, wyciągnij się w górę. Postaraj się przełożyć ciężar ciała na trzy punkty podporu. Podbicie dużego palca, małego palca i pięta. Jak ktoś nie wie, gdzie się znajdują te punkty? Dużego palca, małego palca, pięta. Wciskasz mocno stopy w podłogę. Wyciągasz się do góry. Ściągasz łopatki. Czubek głowy do sufitu. Ręce góra w dech. I wydech w dół. Ręce góra w dech. I wydech w dół. Ręce do góry w dech. I wydech w dół, i ostatni raz, do góry wdech i wydech, tylko barki, do góry wdech i wydech w dół, tylko barki, góra wdech, wydech w dół, barki, górę wdech, dół, jeszcze raz, góra, dół i do tyłu, wdech i wydech, ściągasz łopatki, kiedy prowadzisz ręce w tył. Puszczasz łopatki, kiedy prowadzisz ręce do przodu. Wdech do tyłu i wydech do przodu. Dwa jeszcze wdech. Wydech, jeszcze raz, wdech do tyłu i wydech. Zatrzymaj obydwie ręce, teraz szeroko weź wdech i wydech, opuść. Wdech, ręce do wysokości barków i wydech, opuść. I wydech, opuść. I do góry wdech i wydech, opuść. Ostatni raz wdech i wydech, opuść. I uwaga, głowa w prawo. Powolutku na środek i w lewą stronę wdech i wróć na środek i w prawą wdech, środek, lewa wdech i na środek, cofnij brodę, puść głowę w dół, powoli do góry ciągnij rękami do podłogi i w dół i góra, jeszcze raz, w dół. Góra i zatrzymaj się w centrum, ale uwaga, cofnij brodę, twoja głowa nie wisi na kręgosłupie, cofnij brodę, wyciągnij się mocno w górę, wykonaj mocny elongację kręgosłupa i teraz przetul głowę w prawą stronę, na środek, w lewo, na środek, ręce do podłogi, w prawo, na środek i w lewo, na środek, zatrzymaj, cofnij brodę, prawa ręka w górę, wdech i wydech, do góry wdech, tylko prawa, wydech, do góry wdech, wydech, jeszcze raz, góra wdech i wydech, lewa, góra i dół, góra wdech i dół, góra wdech, wydech, ostatni raz, góra wdech. Teraz prawa ręka do linii barków i opuszczasz rękę w dół. Cały czas prawa ręka. Pamiętaj o tym, żeby twój bark został w tym miejscu. Wdech do góry i wydech do dołu. Czyli nie ciągniemy tu barkiem do przodu. Zostaw bark w jednym miejscu, weź wdech i z wydechem opuść rękę w dół. Wdech do góry i wydech, opuść rękę w dół. Wdech do góry i wydech do dół. Ostatni raz, do góry wdech i wydech. To samo druga ręka. Wdech. I wydech, wdech, zostaw bark w dole, trzymaj łopatki ściągnięte, z wydechem opuść rękę w dół, wdech, wydech, jeszcze dwa razy, góra wdech, wydech, jeszcze jeden raz, do góry wdech i wydech. I teraz poprowadź prawą rękę do góry wdech, zostaw biodra w jednym miejscu, skręć mocno ciało i popatrz za ręką do tyłu, ściągając mocno łopatkę, trzymając bark w dole, trzymasz napięty brzuch i nie skręcasz się biodrami do góry. I prawa ręka, góra, wdech, otwórz i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze dwa razy, góra, wdech. Zostaw biodra, wydech. Jeszcze raz, góra, wdech.
i wydech. Druga ręka, do góry wdech, skręć i wydech. Do góry wdech i wydech. Biodra zostają w jednym miejscu, wdech do góry, wydech. Jeszcze dwa razy, do góry wdech, wydech. Ostatni raz, do góry wdech i wydech. Zatrzymaj się teraz w centrum, poprowadź rękę szeroko, pociągnij prawą ręką w lewo, lewą ręką, prawą ręką w prawo, lewą ręką w lewo. Ściągasz łopatki i rotacja. Wdech i wydech. Wdech do tyłu i wydech do przodu. I wdech do tyłu, wydech do przodu, jeszcze dwa razy. Wdech do tyłu, wydech do przodu, ostatni raz. Wdech do tyłu, wydech, zatrzymaj same dłonie, pociągnij flex i point. Flex i point. Flex, point. Flex, point. Jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. Ostatni raz wdech. Wydech, zatrzymaj. Zrobię teraz ręce tak, żeby kciuki były do tyłu. Otwórz ładnie klatkę piersiową. Ściągnij łopatki. Zobacz, to nie jest to. Zatrzymaj go, ale otwórz klatkę, wdech i wydech. Palce w koszyczek, zaokrąglij plecy. Ręce w dół i góra, wdech. Szeroko wydech. Wdech do tyłu i wydech. Góra, wdech. Wydech. Wdech do tyłu. Wydech. I tu góra, wdech. Ostatni raz, do tyłu wdech. Wydech. Dół. I góra. I opuść ręce w dół. Przenoś teraz, przechylaj ciało raz na prawą i raz na lewą stronę. Raz prawa i raz lewa strona. Raz prawa, raz lewa. Zatrzymaj. Podnieś teraz prawą rękę bardzo powoli do góry, trzymając kontrolę, tak żeby twój prawy barwnie podniósł się w górę. Połóż lewą rękę na biodrze, wychyl biodra w prawo i rękę wyciągnij na lewą stronę. Pilnuj, żeby twoja ręka była na linii ucha. Nie tu, na linii ucha. I zmień. Prawa ręka na biodro, lewa ręka do góry. Mocno wyciągnij rękę na prawą stronę. Pamiętaj o barkach. Barki są daleko od ucha. Zmieniasz stronę. Prawa ręka do góry. Podnieś rękę, wyciągnij mocno. I zmień. Prawa ręka zostaje, lewa ręka do góry. I wróć i zatrzymaj. Rotacja, wdech, wydech i wdech, wydech. Jeszcze dwa, wdech, wydech. Ostatni raz, wdech, wydech. Opuść ręce. Rozluźnij ręce, rozluźnij barki. Przenieś teraz ciężar ciała do przodu. Przenieś ciężar ciała do tyłu. Ciężar ciała do przodu. Ciężar ciała do tyłu. Na środek, prawo. I w lewo, i w prawo, i w lewo, i na środek, i koło, przód, prawa, tył, lewo, przód, prawa, tył, lewa, i w drugą stronę, w lewo, tył, prawo, przód, w lewo, tył, prawo, przód, zatrzymaj ręce, poprowadź do wysokości barków, zatrzymaj do wysokości. Zostaw barki w dole, trzymaj napięty brzuch, wdech i wydech, prawa ręka w dół. Zostaw biodra, wdech, lewa, wydech. Wdech do przodu, wydech prawa, wdech do przodu, wydech lewa, wdech do przodu, wydech prawa i wdech do przodu, wydech lewa, raz, wdech, wydech, ostatni, wdech. Wydech. Zatrzymaj się teraz w centrum i otwórz ładnie klatkę piersiową. Trzymaj chwileczkę ręce w tej pozycji. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę, prawa do góry. Otwierasz ładnie klatkę piersiową, ściągasz łopatki, zatrzymaj stopę flex. Trzymaj brzuch napięty, tak żeby łatwiej było utrzymać równowagę. Weź wdech i z wydechem zamykasz klatkę piersiową. I góra, wdech, ściągasz łopatkę i wydech, zamykasz. I góra, wdech, ściągasz łopatkę, wydech, zamykasz. Jeszcze raz, góra, wdech. Wydech, zamykasz. Zatrzymaj ręce szeroko. Poprowadź ręce do góry, weź wdech. I wydech, kolano do klatki piersiowej. Do góry, wdech, trzymaj równowagę. Wydech, kolano. Do góry, wdech. Wydech, kolano. Jeszcze jeden raz. Góra, wdech. I wydech, kolano. Zatrzymaj. Przełóż teraz stopę na udo. Uchyl lewą nogę w kolanie. Ręce do przodu.
Pamiętajcie, żeby kolana były bardzo blisko siebie. Staramy się nie odpychać kolana do przodu. One są na jednej linii. Dobra? Opuszczamy sobie teraz prawą stopę. Otwieramy klatkę piersiową i zmieniamy stronę. Lewa noga do góry, przechyl się w prawo. Ściągasz łopatki, napinasz brzuch. Lewa stopa flex, ciągnij piętą do podłogi. I wydech, zamykamy. Wdech, góra. Wydech, zamknij. Wdech, otwórz. Wdech, zamknij. I wdech, otwórz. I wydech, zamknij. Jeszcze raz. Wdech, otwórz. Wydech, zamknij. Zatrzymaj. Prowadź ręce w górę, wdech. Wydech, kolano. I góra, wdech. I wydech, kolano. I góra, wdech. Wydech, kolano. Jeszcze raz. Góra, wdech. Wydech, kolano. Zatrzymaj. Poprowadź teraz stopę na udom i obydwie ręce. Spróbuj utrzymać równowagę i poprowadzić ręce do przodu przed siebie. I przytrzymaj w tej pozycji. Weź głęboki wdech. Z wydechem wróć do góry, wyciągnij lewą stopę do pośladka. Kolana bardzo blisko siebie. Ok? I powolutku opuść stopę. Wróć do pozycji basic, ustaw stopę na szerokość bioder, weź wdech. Wydech w dół, ugnij nogi w kolanach, oprzyj ręce na łydkach, wychyl biodra do tyłu. Kolana nie wychodzą poza linię palców. Do góry wdech i wydech, uginasz. Góra, wdech, wydech, uginasz. Góra, wdech, wydech, uginasz. Jeszcze raz góra, wdech i wydech, uginasz. Oprzyj teraz ręce na udach. Zaokrąglij plecy, koci grzbiet, puść głowę w dół. I plecy w dół, głowa w górę, a odwróć ręce tak, żeby Twoje kciuki były skierowane do środka, a pozostałe palce dłoni do zewnątrz. Wdech, zaokrąglij. I wydech. I wdech, zaokrąglij. I wydech. Jeszcze raz, wdech, zaokrąglij. I wydech, zatrzymaj. Zostaw teraz nogi ugięte w kolanach, wyprostowane plecy. Czubek głowy, który ciągnie po skosie do góry. Staramy się nie zadzierać głowy w górę. Przełóż lewą rękę na prawą, udo. Kolana nie uciekają do zewnątrz. Prawa ręka w górę. Biodra się nie ruszają. I zmień stronę. Prawa ręka w dół, lewa ręka w górę. Otwórz. Przyjmij ręce na udach i zaokrąglij plecy, głowa w dół. Zmień skrzyżowanie rąk, to samo, wyciągnij plecy w górę. I spróbuj teraz wyprostować nogi w kolanach i zejść zupełnie w dół, tyle ile jesteś w stanie. Jeżeli dasz radę, możesz oprzeć ręce na podłodze. Jeżeli jest za daleko podłoga, możesz chwycić sobie za łokcie i delikatnie tutaj rozluźnić barki. Okay. I spróbuj teraz trzymać tę pozycję. Zostaw biodra, nogi prostopadłe do podłogi. A ręce wyciągnij do przodu. I rozluźnij kręg po kręgu. Najpierw ugnij nogi, kręg po kręgu, powolutku wyjdź do góry. Jeżeli kręcić się w głowie, to możesz zostać chwileczkę dłużej w tej pozycji, czyli w połowie drogi, prawda? Tak, żeby nie wychodzić całkiem do góry. Barki wdech i wydech do przodu. Wdech do tyłu i wydech do przodu. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Jeszcze raz, wdech do tyłu i wydech do przodu. Przełóż prawą rękę do tyłu, wyciągnij prawą rękę w górę. Możesz odwrócić dłoń w ten sposób i wychyl mocno Twoją prawą rękę na lewą stronę. Zmień. Lewa noga w tył.
Lewa ręka w górę. I powolutku wróć do góry. Zatrzymaj się w centrum. Obydwie ręce teraz do przodu. Prawą rękę połóż na lewej. Podnieś prawą nogę w górę. Twoje kolano jest na linii biodra, stopa jest flex zadarta. Teraz mocno napnij brzuch, skręć w prawą stronę wdech i wydech do środka. W lewą stronę wdech i wydech do środka. W prawą stronę wdech i wydech do środka. W lewą stronę wdech, wydech do środka, zatrzymaj, otwórz klatkę piersiową, wydłuż się do góry. Zostaw barki w dole. Kolanem narysuj poziomą ósemkę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zatrzymaj. Opuść, zmień stronę. Lewa noga w górę, lewa ręka na prawej. Ściągnij łopatki, wydłuż się w górę. W lewą stronę wdech. Wydech do środka. Wdech w prawo. Wydech do środka, wdech w lewo, wydech do środka, jeszcze raz wdech w prawo, wydech do środka, otwórz klatkę piersiową, kolanem narysuj poziomą ósemkę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zatrzymaj. Opuść nogę, opuść ręce, rozluźnij ręce. Rozluźnij barki. Dobrze. I teraz ustaw stopy na szerokość bioder i bardzo powoli zrobi się w dół, pilnując oczywiście, żeby nie doszło do zawrotów głowy. Jeżeli do tego dojdzie, no to wracamy sobie do połowy drogi, dobrze? Żeby jednak nie doprowadzić tych zawrotów głowy. Schodzisz sobie powolutku w dół, pilnując, żeby twój kręgosłup dokonał dokładną pracę. Kręg po kręgu zaokrąglasz plecy i puszczasz mi do ręce. Nogi wyprostowane, weź wdech, z wydechem zrolnij się do góry. Na samym końcu idzie głowa, podnieś ręce, weź wdech, wydech, zrolnij się w dół. Puszczasz już do ręce, w dół, weź wdech i z wydechem do góry. I górę wdech i z wydechem zrolnij się w dół. Zostań już w dole, teraz złącz stopy, upnij nogi w kolanach i wzejdź ze mną w dół. Staramy się położyć obydwie stopy całkiem na macie, czyli pięty też kładziesz na macie. Całe stopy, pięta jest część stopy, więc staramy się położyć obydwie stopy na macie. I przechodzimy sobie, moi drodzy, do ćwiczeń na macie, już po rozgrzewce, mam nadzieję, że jest już Wam cieplej. Siadamy sobie na nogach prosto, przechodzimy do siadu prostego. Teraz siad prosto, oczywiście jeżeli macie ochotę na odwody, to proszę bardzo. Siad prosty jest to ćwiczenie, które wymaga od nas poprawnego ułożenia kręgosłupa i później wychylenia ciała do przodu. Ok. Ustawiasz sobie stopy na szerokość bioder. Prostujesz plecy, prostujesz też nogi. Jeżeli damy radę wyprostować nogi, to świetnie. Jeżeli damy radę wyprostować plecy, to też świetnie. Natomiast jeżeli by się okazało, że twoje plecy w tej pozycji wyglądają tak, no to znaczy, że ty nie do końca tego chcemy. To znaczy, że albo musisz sobie wziąć coś pod biodra, żeby umożliwić ładny wyprost pleców, albo ugnij nogi w kolanach. Tutaj się ładnie wyprostuj i rób to ćwiczenie z nogami ugiętymi w kolanach. Wyciągnij się w górę czubokowy do stóp. Siadamy sobie na guzach kruszowych. Możesz wyciągnąć lekko pośladki do tyłu, do zewnątrz, tak żeby dokładnie sobie usiąść na tych guzach kruszowych. I wyciągasz ręce w górę, trzymając oczywiście barki daleko od ucha. Weź wdech. Wydech ręce do wysokości barków. Zostaw barki w dole. Wyobraź sobie teraz, że jesteś na takim bardzo wygodnym fotelu i właśnie się w nim rozsiadasz. I teraz to, co musimy najpierw wykonać, to przodopochylenie miednicy. Czyli moja miednica pochyla się do przodu, ręce w przód i jeżeli dasz radę, sięgasz do stóp. Jeżeli jest za daleko, od tego mamy łydki. Możesz też położyć ręce na podłodze i po prostu powolutku maszerować do przodu. I trzymaj proste plecy, nie garbimy się. I teraz, jeżeli jesteś w stanie, możesz zejść zupełnie w dół.
góry. Wróć w górę, wyprostuj się. Zostaw stopę flex, zostaw nieruchomo nogi. Przełóż lewą dłoń, albo prawą, prawą dłoń za lewą stopę. I trzymając cały czas nieruchomo nogi i biodra, odkręć klatkę piersiową w drugą stronę. Tak, żeby ładnie otworzyć w linii obojczyków i klatkę piersiową. Nie chcemy zejść w dół tutaj, chcemy się wyciągnąć i skręcić. Głowa też może patrzeć za ręką, tak żeby jeszcze rozciągnąć mięśnie szyi. I zmień stronę. Druga strona, otwierasz klatkę piersiową. Wracamy sobie na środek. Jeszcze raz robisz skłon. Wróć do góry. Przełóż teraz lewą nogę za prawą. Prawą rękę zostaw na nodze. Lewa ręka do tyłu i skręć się w lewą stronę. I mamy lewą nogę z przodu ugiętą. Skręt w lewo. Prawa noga za lewą, skręć w prawo. Środek i usiądź przodem do mnie. Prawą nogę poprowadź do przodu, lewą nogę zostaw przy sobie, wyprostuj się ładnie, wyciągnij się w górę, ułóż tak swoje ciało, żeby było Ci w miarę wygodnie, złącz dłonie i łokcie, wyciągnij ręce mocno w górę, tu łokcie złączone i do góry. I przytrzymaj, zostań tylko w tej pozycji. Można potańczyć. Ciągniemy rękami w górę. Wyciągnij ręce do przodu, połóż prawą rękę na lewej, ugnij ręce, złącz dłonie i wyciągnij ręce w górę. Tu pamiętajcie, że nie trzeba od razu złączyć dłoni, jeżeli mamy problem ze skrzyżowaniem rąk, one zostają w tej pozycji. Niech będą w tej pozycji, nie przejmujcie się tym, ok? Jak dasz dalej, to świetnie, jeżeli nie, też świetnie. I zmień ręce, lewa na prawą, do góry. Wyciągnij ręce w górę, wdech i z wydechem zrób skłon do przodu, wyciągaj ręce w przód. Oczywiście trzymamy obydwa pośladki doklejone do maty, ręce do przodu. Do lewego barku. Zostaw pięknie wyprostowane plecy. Nie przechylaj się. Trzymasz proste plecy, tylko głowa idzie do lewego barku. Stronę.
głowa do prawego barku. Dłoni do góry i na środek. Przełóż teraz prawą rękę do tyłu. Twoja lewa ręka chwyta prawą rękę. Przeciągaj ją na lewą stronę. Prostujesz się i przychylasz głowę w lewo. I przytrzymaj w tej pozycji. Pamiętaj, że twoje plecy tak naprawdę mają być wyprostowane. To tylko głowa przechyla się w lewą stronę. Mam nadzieję, że czujecie ten odcinek między uchem, szczytem barku. I zmieniamy stronę. Lewe przedramię do prawej strony i głowa w prawo. Proste plecy. I powoli rozluźnij ręce w górę w dech. Wyciągnij się w górę barki, zostawiając w dole i skłon do przodu. Jeżeli dasz radę i przyciągnij prawą nogę do siebie. Pamiętamy też oczywiście o tym, że jeżeli nie damy rady położyć stopy na łokciu, to możemy po prostu chwycić za stopę i ją dociągać do siebie, ok? Ja się uruchamia taki syndrom dziecka, może sobie pokołysać trochę. Zmieniamy nogę, prawa noga idzie do wyprostu, lewa noga do ugięcia i dociągamy nogę do siebie. Czyli przejdź na kolana, usiądź na piętach i wyciągnij obydwie ręce do przodu. Tutaj są tak naprawdę dwa przeciwstawne ruchy. Mianowicie pierwszy, czyli nasze guzy pluszowe, czyli te kości, które mamy w pośladkach, które ciągną mocno do pięt i nasze ręce, które wyciągają się mocno do przodu. Zostaw lewą rękę z przodu, przełóż prawą rękę na prawą stronę i przechyl biodra w lewo. Nie kładziemy bioder na macie, my je tylko przechylamy na lewą stronę. Dodajemy sobie do prawej ręki lewą rękę. Trzymaj w tej pozycji. Zmień stronę. Lewa do boku, prawa do przodu, biodra w prawo.
prawą rękę dodaj do lewej. Środek. I teraz postaw kolano szeroko, stopy zostaw razem. Prawa ręka kciukiem w górę, wyciągnij rękę do przodu, lewa ręka do boku i skręć się w lewą stronę. Oprzyj głowę na ramieniu. Stronę. Lewa do przodu, prawa do boku, skręć w prawo. Powolutku wróć na środek. Teraz przejdź do kręgu podpartego, czyli postaw nogi na szerokość bioder, twoje ręce na szerokość barków. Przejdziemy sobie do mobilizacji kręgosłupa, czyli mamy dłonie pod barkami, kolana pod nogami, stopy zadarte. Zaokrągnij plecy, schowaj głowę w dech, oczywiście i plecy w dół, głowa w górę. Zaokrągnij, głowa w dół, góra i dół. I zatrzymaj się teraz w neutralnej pozycji. Skieruj teraz głowę w lewo i przetul biodra na lewą stronę. I druga strona. I w lewo. I w prawo. I zatrzymaj się w centrum. Cały czas trzymasz napięty brzuch, tak żeby ładnie tutaj trzymać pozycję. I teraz podnieś lewą rękę do góry, weź wdech. I z wdechem opuść nad podłogę. Do góry wdech, trzymasz pozycję. I wydech. Rób jest tylko ręki w stawie barkowym. Cofnij brodę, nie zawieszaj głowy na kręgosłupie. Jeszcze raz, do góry wdech. I wydech. I teraz uwaga, podnosisz lewą rękę do góry wdech. Otwierasz klatkę piersiową i wracasz do przodu. Do góry wdech. Otwierasz. I wracasz. Do góry wdech. Otwierasz. I wracasz. Jeszcze jeden raz, do góry wdech. I wracasz. Zatrzymaj, to samo prawa, do góry wdech, trzymaj w połowie i wydech, do góry wdech i wydech, do góry wdech, wydech, jeszcze raz, do góry wdech, wydech i całkiem w górę, góra wdech, otwórz, wydech, wracaj, góra wdech, otwórz, wydech, wracaj, góra wdech, otwórz. Wydech, wracaj, jeszcze raz, góra, wdech, otwórz. I wydech, wracaj, zatrzymaj. Teraz mocno napnij mięśnie brzucha. Przenieś, proszę, ciężar ciała na lewe kolano. Bardzo powolutku wypchnij prawą nogę do tyłu. Do prawej nogi, nie łóż, ale nie zmieniaj ułożenia miednicy. Do prawej nogi, lewa ręka do przodu. Podnieś rękę, nogę w górę, wdech. Głowa na przedłużenie kręgosłupa. Wydech, łokieć do kolana. Wdech, wydłuż. Wydech, łokieć do kolana. Wdech, wydłuż. Wydech, łokieć do kolana. Ostatni raz. Wdech, wydłuż. Wydech, łokieć do kolana. Zatrzymaj i spróbuj dać sobie wyzwanie i podnieść lewą stopę do góry. 3, 2, 1. Opuść stopę, opuść nogę, rękę. Przełóż pod klatkę piersiową, a prawą rękę podnieś do góry. I wydłuż teraz prawą rękę po podłodze.
i wróć do góry. I teraz zmień stronę. Trzymasz napięty brzuch, przenosisz ciężar ciała na prawe kolano, cofnij brodę, nie zawieszaj głowy na kręgosłupie. Wycofaj lewą nogę, poprowadź prawą rękę do przodu, podnieś w górę wdech i spróbuj podnieść prawą stopę do góry. 4, 3, 2, 1. Opuść, weź wdech, wydech łokieć do kolana. Wdech wydłuż, wydech łokieć do kolana. I wdech wydłuż, i wydech łokieć do kolana. Ostatni raz wdech wydłuż, i wydech łokieć do kolana. Zatrzymaj, odłóż tylko kolano, a prawą rękę przełóż pod klatkę piersiową, lewa ręka do góry. Lewa ręka, mocno do przodu. Obydwie ręce poprowadź do przodu, zostaw biodra w górze. I przejdź teraz do leżenia brzuchem na macie. Kładziesz dłonie pod czołem i podnosisz z wydechem kolejny raz prawą i raz lewą nogę z wydechem do góry. Wdech do dołu, z wydechem do góry. Wyobraź sobie, że nogą chcesz najpierw sięgnąć mocno do tyłu za siebie i dopiero później podnosisz ją w górę. Wdech i wydech. I dół wdech i wydech. Dół wdech i wydech. I dół wdech i wydech. I dół wdech i wydech. I dół wdech, z wydechem podnosisz nogę w górę, do dołu wdech, z wydechem podnosisz nogę w górę i zatrzymaj. Teraz weź głęboki wdech i spróbuj podnieść obydwie nogi. I dół, góra, dół wdech, wydech do góry, dół wdech i wydech do góry i opuść. Teraz przełóż obydwie ręce przed siebie, zostaw barki daleko od ucha. Podnieś prawą rękę, opuść, wdech, z wydechem, lewa ręka, opuść, wdech, z wydechem, prawa ręka, opuść, wdech, z wydechem, lewa, dół, wdech, wydech, prawa, dół, wdech, wydech, lewa. I teraz do ręki dodaj nogę po skosie, podnosisz prawą rękę, lewą nogę, wydech, wdech do dołu i zmieniasz stronę. Wydech, góra. I wdech do dołu. I wydech, góra. I wdech, w dół. I wydech, góra. I wdech, dół. I wydech, góra. I ostatni raz, wdech, dół. I wydech, góra. I zatrzymaj. Wróć dłoni pod czoło. Opnij nogi w kolanach. Stopy zostają razem, ale kolana szeroko. Skrzyżuj teraz kostki. Pociągnij nogami do podłogi. Nogi i w dół. I powoli wróć, wyprostuj obydwie nogi, przełóż teraz ręce szeroko, tak żeby twoje łokcie były na linii barku. Weź wdech, otwórz z wydechem klatkę piersiową. Unosisz rękę, dół, góra i powoli w dół, wciągasz łopatki, napinasz plecy i wdech, wydech lewa i wdech, wydech prawa, jeszcze raz wdech i wydech lewa, zatrzymaj, przyciągnij teraz lewą stopę prawą dłonią do prawego pośladka, powtórz
się jeszcze raz. Lewą stopę, prawą dłonią do prawego pośladka. Przyciągnij teraz prawą stopę, lewą dłonią do lewego pośladka. Jeszcze raz szeroko. Spróbuj podnieść się do góry. Przetrzymaj. Jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort w odcinku lędziowym, wróć do dołu. Czyli przejdź na przedmiot. I powolutku wróć w dół. Połóż dłonie blisko klatki piersiowej. Zadrzyj stopy, wyjdź do góry. Zaokrąglij plecy. I przełóż teraz prawą nogę do przodu. Lewą nogę zostaw z tyłu. Poprowadź teraz biodra mocno w przód i w dół. I chwileczkę zatrzymaj się w tej pozycji. Weź głęboki wdech, głęboki wydech. Weź jeszcze raz głęboki wdech. Spokojny wydech. Przełóż lewą rękę za prawe udo i prawa ręka do tyłu. I zmień stronę. Lewa noga do przodu, prawa noga zostaje z tyłu i biodra mocno w przód i w dół. I weź spokojny wydech. Jeszcze raz. Przełóż prawą rękę za lewą nogę. Lewa ręka do tyłu. Otwórz klatkę piersiową. I wróć na środek. Cofnij teraz lewą nogę. Usiądź spokojnie na piętach i jeszcze raz poprowadź obydwie ręce do przodu. Połóż się teraz plecami na macie. I zostaw nogi ugięte w kolanach. Twoje stopy powinny znajdować się pod kolanami i stopy dokładnie na szerokość biodra. To, co jest ważne, twoje kolana, biodra i stopy są w jednej linii. Czyli kolana nie uciekają do zewnątrz, nie uciekają do środka. I nareszcie sobie leżysz spokojnie, tak żeby ułożyć jakby kręgosłup w odpowiedniej pozycji. Starasz się spokojnie oddychać, rozluźnić. Więc weź sobie w tej pozycji trzy spokojne wdechy i trzy spokojne wydechy. Jeszcze raz. I zostań w tej pozycji. Postaraj się aktywować mięśnie brzucha, ponieważ będą za chwilę potrzebne. Wciśnij dłonie w podłogę, ściągnij łopatki. Sprawdź, aby na pewno twoja głowa jest ładnie ułożona na podłodze. Czy na przykład nie ma czegoś takiego, tak? Twój wzrok powinien być skierowany dokładnie w górę. Teraz weź głęboki wdech, podnieś powolutku prawą nogę i z wydechem opuść. Głęboki wdech, lewa noga w górę i z wydechem opuść. Prawa noga w górę, wdech i wydech opuść. Lewa noga w górę, wdech i wydech opuść. Prawa noga do góry, wdech
i wydech, opuść. I jeszcze raz, lewa noga do góry, wdech. Wydech, opuść. Teraz ręce, prawa do góry, wdech. Wydech. Lewa do góry, wdech. Wydech. Prawa do góry, wdech. I wydech. Lewa do góry, wdech. I wydech. Podnieś teraz prawą rękę w górę. Zatrzymaj prawą rękę. Do prawej, dodaj lewą. Skieruj obie ręce do sufitu. I podnosisz na zmianę. Prawa do góry, wdech, oderwana łopatka. I opuszczasz. Lewy bark do góry. I opuszczasz. Napięty brzuch. Prawy bark do góry. Opuszczasz. Lewy bark do góry. Opuszczasz. Prawy bark do góry. Opuszczasz. I lewy bark do góry. I opuszczasz. Spróbuj teraz obydwie ręce podnieść do góry. Wyciągnij się w górę i opuść barki w dół. Mocno wyciągnij się w górę i opuść barki w dół. Mocno do góry wdech i wydech, opuść. Spleć teraz palce w koszyczek. Mocno ściśnij nadgarstki i wyprostuj ręce. Teraz wyobraź sobie, że twoja prawa ręka, obydwie są proste, ciągnie lewą rękę, też prostą, na prawą stronę. I rozluźniamy sobie lewy bark, weź wdech, z wydechem wróć na środek. I na odwrót. Lewa ręka ciągnie prawą stronę, prawą rękę i opuść. I prawa ręka lewą, wdech i wydech. I lewa ręka prawą, wdech i wydech, zatrzymaj. Rozpleć palce, ustaw ręce teraz do sufitu. Podnieś powolutku prawą nogę, tak żeby twoja łydka była równolegle do podłogi, a kolana na linii biodra. Dodaj lewą nogę. Mocno napięty brzuch. I teraz wdech. Opuszczasz prawą rękę, lewą nogę nad matę. Z wydechem wróć. Wdech. Lewa ręka, prawa noga. I z wydechem wróć. I wdech. 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 I z wydechem wróć. I ostatni raz wdech. I z wydechem wróć. Zatrzymaj. Wyprostuj teraz nogi, jeżeli jesteś w stanie, jeżeli jest za ciężko, zostań na nogach ugiętych. I to samo, puszczasz prawą rękę, lewą nogę, wdech, trzymasz napięty brzuch na tyle, żeby twój odcinek lędźwiowy w ogóle nie zmienił ułożenia. Druga strona, wdech, z wydechem wracasz w górę. I wdech, prawa ręka, lewa noga, wydech, wracasz do góry, zmień stronę, wdech, lewa ręka, prawa noga i wydech do góry. Zmień, wdech i wydech, góra. I wdech. I wydech, góra. I wdech. I wydech, góra. I jeszcze raz wdech. I wydech, góra. Zatrzymaj, to jeszcze nie koniec. Podnieś głowę i to samo. Wdech, prawa ręka, lewa noga. Wydech do góry. Zmień. Lewa ręka, prawa noga, wdech. Wydech do góry. Nogi proste. Jeżeli jest za ciężko, uginasz nogi w kolanach. Albo odkładasz głowę. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech, zatrzymaj, ugnij nogi w kolana, opuść głowę, zahacz kostka jedna o drugą, rozluźnij zupełnie nogi, tak żeby kolana poszły do zewnątrz, połóż ręce po zewnętrznej stronie, doklej kość krzyżową i delikatnie pokołysz na prawą, lewą stronę. I zmień skrzyżowanie nóg i to samo, prawa, lewa strona na zmianę. I zatrzymaj się teraz w centrum, dociągnij nogi do siebie, wyprostuj tylko lewą nogę, prawą nogę zostaw, przy klatce piersiowej, lewa stopa flex, lewa noga prosta. Boku, a nogę przełóż na lewą stronę, trzymając prawy bark doklejony do maty. Możesz sobie oczy tutaj przymknąć, oczy zupełnie się zrelaksować na koniec.
odpocząć, pomyśleć o tym właśnie, jak czujesz teraz Twoje ciało, jak czujesz się dobrze, czy jest zrelaksowane, jak zbiera siłę na cały tydzień. I wróć na środek i z mojej strony dociągnij lewą nogę do siebie, prawa noga do wyprostu, stopa flex, lewa noga przy klatce piersiowej. Przełóż lewą rękę w bok, noga na prawą stronę. Przyciągnij obydwie nogi do siebie, delikatnie pokołysz czołem na prawą, lewą stronę. Przyciągnij teraz stopy, łokcie, a nie te łokcie, co kolana pod łokcie. Delikatnie pokołysz czołem na prawą, lewą stronę. Zatrzymaj, przyciągnij nogi do siebie. Powolutku podnieś głowę, lekką kołyską, przejdź do przodu. Jeżeli jest za ciężko, pamiętaj, że zawsze masz wybór, zawsze możesz po prostu przechylić się na bok i powolutku podnieść do góry, tak żeby ustawić się przede mnie, usiąść po prostu przede mnie. Znajdź sobie teraz pozycję dla siebie, tak żeby to był siat, który jest dla ciebie wygodny, czy to jest siat japoński, czy to jest siat turecki, skrzyżny, jakikolwiek, tak? Więc siadamy sobie tak, żeby było wygodnie, prostujemy się czubo głowy do sufitu, otwieramy ładnie klatkę piersiową, podnosimy ręce w górę, wdech, wyciągnij się, stwierdź palce, wydłuż mocno i powolutku opuść, do góry wdech i spokojnie wydech, zostaw barki, dole ściągnij łopatki, góra wdech, wydech i ostatni raz ręce podnieść w górę, wdech i wydech. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, brawo dla Was za dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że słuchajcie, ćwiczyliście, że było Wam przyjemnie, fajnie, że w ogóle jesteście mega zadowoleni. Ja jestem z Was bardzo dumna, liczę na to, że wkrótce zobaczymy się na sali, gdziekolwiek, w jakimkolwiek klubie. Ściskam Was mocno i z naszego kochanego studia przesyłam masę dobrej energii. Buziak, miłego weekendu, miłego tygodnia!